Kąt alfa jest ostry i sinus alfa jest równy 3 czwarte. Wartość wyrażenia 2 odjąć kosinus kwadrat alfa jest równe. Zadania z funkcjami trygonometrycznymi można robić na dwa sposoby. Albo za pomocą jedynki trygonometrycznej, albo za pomocą podstawowych założeń na wartości sinus i kosinus. Dzisiaj sobie omówimy obydwie wartości. Obie mam sposoby. Pierwszy sposób będzie wykorzystując jedynkę trygonometryczną. Czyli jeżeli mamy sinusa i chcemy obliczyć kosinusa, liczymy sobie jedynkę trygonometryczną. Czyli nasz wzór sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Za sinusa podstawiamy 3 czwarte do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. To potęgujemy, mamy 9 szesnastych plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Przenosimy sobie to tutaj, zmieniając znak. Mamy kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 9 szesnastych. Kosinus kwadrat alfa równa się 7 szesnastych. Pierwiastkujemy. Patrzymy, jaki mamy kąt. Po pierwiastkowaniu kosinus kwadrat alfa otrzymujemy wartość bez względu z kosinusa alfa równa się pierwiastek z 7 w tym przypadku przez 4, bo osobno pierwiastkujemy górę, osobno dół. I wtedy jak mamy kosinus ostry, to kosinus jest dodatni. Jak mamy kąt ostry, to kosinus jest dodatni. Pierwiastek z 7 przez 4. I teraz w zadaniu chcą 2 odjąć kosinus kwadrat. A żeby to do tego dojść, pokażę, jak właśnie tą drugą metodą można dojść do kosinusa. Wykorzystując te zależności, czyli zwykłe zależności na trójkąt. Jeżeli chcemy z jednej funkcji zrobić drugą funkcję, można sobie narysować trójkąt prostokątny, potem kąt ostry zaznaczyć, naprzeciwko kąta ostrego zawsze będzie A, druga przyprostokątna będzie B i C. Wiedząc, że sinus to jest A przez C, to przyporządkujemy sobie tutaj. Damy sobie przy A 4, a przy C, przy A 3, przy C 4. Tak. I Pitagorasem policzymy sobie B. Czyli 3 kwadrat plus B do kwadratu równa się C do kwadratu. 9 plus B do kwadratu równa się 16. B kwadrat równa się 7. I pierwiastek z tego to jest pierwiastek z 7. Czyli kosinus właśnie wtedy wyjdzie, wiedząc, że kosinus alfa to jest B przez C, czyli wyjdzie pierwiastek z 7 przez C, czyli przez 4. Wyjdzie to samo, czy za pomocą jedynki, czy za pomocą właśnie zależności na samym trójkącie, bez jedynki wykorzystywania, wyjdzie to samo. I teraz oni chcą co? 2 minus kosinus kwadrat alfa równa się, czyli 2 odjąć kosinus kwadrat alfa, mamy tu kosinus kwadrat alfa, 7 szesnastych. To jest ile? To jest 1 cała i 9 szesnastych, czyli po zamianie na niewłaściwe mamy 1 razy 16. 16 plus 9, 25 szesnastych. Odpowiedź A. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 5 dwunastych. Oblicz kosinus alfa. Gdy w zadaniu mamy tangens alfa i chcemy obliczyć kosinus alfa, czyli z jednej funkcji obliczyć drugą funkcję, rysujemy sobie trójkąt prostokątny. Zaznaczamy kąt ostry, gdzie ma być. Naprzeciwko kąta ostrego zawsze jest A, bo od alfy się wzięło. Naprzeciwko alfy jest alfa, naprzeciwko bety będzie beta, ale bety się nie zaznacza, ale kąt prosty owszem. Druga przyprostokątna będzie B i przeciwprostokątna będzie C. Tangens alfa to jest inaczej A przez B, czyli u nas to będzie 5 dwunastych, czyli automatycznie A ma 5, B ma 12. To jak policzymy C? C za pomocą Pitagorasa, czyli A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Czyli nasze 5 do kwadratu plus 12 do kwadratu równa się C kwadrat, czyli nasze 25 plus 144 równa się C kwadrat, 169 równa się C kwadrat, pierwiastkujemy, otrzymujemy C jest równe 13. I wiedząc, że kosinus
to jest B przez C, otrzymamy sobie 12 trzynastych. Kąt alfa jest ostry i kosinus równa się 3 czwarte. Wtedy sinus jest równy. W zadaniach, gdy mamy z jednej funkcji obliczyć drugą, czyli na przykład z kosinusa sinus albo z sinusa kosinus, można skorzystać na, zrobić to zadanie na dwa sposoby. Albo wykorzystać wzór na jedynkę trygonometryczną, która jest w kartach, albo wzorem na podstawowe zależności w trójkącie prostokątnym. Zrobimy sobie obiema metodami. Wpierw sobie zrobimy jedynką trygonometryczną, czyli wzorem sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Zamiast kosinusa wstawimy sobie 3 czwarte do kwadratu, bo trzeba sinusa policzyć. Równa się 1. To sobie usuniemy na razie. Mamy sinus kwadrat alfa plus, to spotęgujemy, mamy 9 szesnastych, równa się 1. Przerzucamy sobie to na drugą stronę, zmieniając znak. Mamy sinus kwadrat alfa równa się 1 minus 9 szesnastych, sinus kwadrat alfa równa się 7 szesnastych, pierwiastkujemy sobie to i mamy sinus alfa równa się pierwiastek z 7 przez 4. Obliczyliśmy sinusa. To teraz wykorzystamy sobie drugą zależność na podstawie trójkąta. Tą sobie zależność zrobimy. Rysujemy sobie trójkąt prostokątny. Zaznaczymy sobie kąt ostry. Naprzeciwko kąta ostrego zawsze będzie A. Druga przy prostokątnym będzie B. A trzecia będzie C. I teraz wykorzystując wiedzę, czym jest kosinus, że kosinus to jest B przez C, podpisujemy, że tutaj mamy 3, tutaj mamy 4, a trzeba policzyć A. To jak policzymy A z Pitagorasa? A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. A kwadrat trzeba policzyć, B kwadrat to jest 3 do kwadratu, C kwadrat to jest 4 do kwadratu. Czyli mamy A kwadrat plus 9 równa się 16, czyli A kwadrat równa się 7, spierwiastkujemy, mamy A równa się pierwiastek z 7, a sinus to jest A przez C, czyli u nas sinus to będzie pierwiastek z 7 przez 4. Obiema metodami wyjdzie to samo. Kąt alfa jest ostry i kosinus alfa jest równa 5 trzynastych. Wtedy, jeżeli chcemy z jednej funkcji obliczyć drugą funkcję, mamy na to minimum dwie metody. Albo skorzystać z jedynki trygonometrycznej, czyli z kosinusa najpierw sinus policzyć, a potem ze wzoru na tangens tangens, albo wykorzystać zależności w trójkącie prostokątnym i z zależności czym jest sinus, czym jest kosinus, czym jest tangens. Zrobimy to zadanie na dwie metody. Sprawdzimy, czy wyjdzie dwiema metodami to samo. Pierw jedyneczko trygonometryczne. Czyli mamy kosinus. To jest, mając sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa, czyli wzór na jedynkę trygonometryczną, musi wyjść nam 1. Podstawimy za kosinusa 5 trzynastych, który mamy w zadaniu. Sinus kwadrat alfa plus równa się 1. 5 trzynastych do kwadratu to jest 25 169. I to jest sinus kwadrat alfa plus. I to ma być 1. To przenosimy na drugą stronę, zmieniając znak. Mamy sinus kwadrat alfa równa się 1 minus 25 169, to jest 144 169. Pierwiastkujemy sobie to. Mamy sinusa alfa równa się 12 trzynastych. I wtedy, mając sinusa, obliczymy ze wzoru na tangens, czyli sinus alfa przez kosinus alfa, właśnie tego tangensa. Tangens alfa to będzie równo. Sinus to jest to, co wyszło przed chwilą. 12 trzynastych podzielone przez 5 trzynastych. Dzielenie ułamków to jest mnożenie pierwszego przez odwrotność drugiego. Tutaj się skróci i mamy 12 piątych. Mamy jedną metodą, to teraz spróbujemy sobie zrobić drugą metodą. Nie wiem, która będzie prostsza, ale sobie zrobię drugą metodę, żeby pokazać, że tą drugą też można. Rysujemy sobie trójkąt prostokątny, zaznaczamy kąt alfa, naprzeciwko kąta alfa zawsze będzie A, druga przy prostokątna B i trzecia przy prostokątna będzie C. W
Cosinus to jest inaczej b przez c, czyli u nas mamy tutaj 5, tutaj mamy 13. Z Pitagorasa policzymy sobie a. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. A mamy policzyć, b mamy podane, bo to będzie 5. 5 do kwadratu 25 równa się 13 kwadrat 169. A kwadrat to jest równa się to przerzucone tam, czyli 144. Pierwiastkujemy, mamy a równa się 12. I teraz mając a równa się 12, można policzyć sobie wszystkie funkcje pozostałe. Bo sinus to jest a przez c, czyli to będzie 12 przez 13, a tangens to jest a przez b, czyli 12 piątych. Wartość wyrażenia. Sinus kwadrat 38 plus kosinus kwadrat 38 odjąć 1 przez sinus kwadrat 52 plus kosinus kwadrat 52 plus 1 jest równe. W tym zadaniu trzeba jedną pewną rzecz zauważyć. Jak mamy sinus kwadrat 38 plus kosinus kwadrat 38 odjąć 1 podzielone przez sinus kwadrat 52 plus kosinus kwadrat 52 plus 1. I to się równa. Zauważmy, że u góry, tu i tu jest to samo. Jeżeli mamy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa, to jest inaczej jedynka trygonometryczna. Czyli u góry mamy 1, odjąć 1 przez... I tutaj też mamy sinus kwadrat alfa przez kosinus kwadrat alfa. Może tutaj zapiszemy sobie beta, żeby to się nam rozróżniało, że to nie są te same kąty, co u góry. Mamy sinus kwadrat beta plus kosinus kwadrat beta, to też jest jedynka. 1 plus 1. U góry wychodzi 0, a 0 przez dowolną liczbę da zawsze 0, czyli odpowiedzią na to zadanie jest 0. Kąt alfa jest ostry i sinus przez kosinus plus kosinus przez sinus jest równe 2. Oblicz wartość wyrażenia sinus alfa razy kosinus alfa. Mamy zwykłe dodawanie ułamków. Przy dodawaniu ułamków musi mieć wspólny mianownik. Sinus alfa przez kosinus alfa plus kosinus alfa przez sinus alfa równa się 2. Wspólnym mianownikiem będzie po prostu wymnożenie mianownika przez mianownik. Tylko jak pamiętam, jak mnożymy to razy to, to górę tego ułamka mnożymy przez to, co mnożymy tutaj. Tak samo tutaj. Jeżeli mnożymy to przez to, to to musimy przez to pomnożyć. I teraz tak. Jeżeli tutaj uzyskamy kosinus alfa razy sinus alfa, a tutaj uzyskamy sinus alfa razy kosinus alfa, równa się 2, to teraz to się wymnoży z tym, dając sinus kwadrat alfa, a to się wymnoży z tym, dając kosinus kwadrat alfa. Równa się 2. To zapiszemy sobie na jednej kresce ułamkowej. Tutaj mamy kosinus alfa razy sinus alfa, przepraszam, a u góry mamy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Jeżeli pomnożymy razy dół, czyli razy sinus alfa kosinus alfa, to zostanie nam góra, ale zauważmy, że u góry jest dodać. U góry jest co? Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa, czyli nasza jedynka trygonometryczna równa się 2 razy sinus alfa kosinus alfa. Wystarczy to podzielić na 2 i mamy, że 1 druga równa się sinus alfa razy kosinus alfa, czyli to, co chcieli w zadaniu, 1 druga. W trójkącie prostokątnym dane są kąty alfa równa się 41 i beta równa się 49. Wtedy kosinus alfa plus sinus beta przez kosinus alfa jest równa. Jak można zauważyć, sinus z jakiegoś kąta równa się kosinus dopełniony ten kąt do 90 stopni. Czyli jak mamy na przykład sinus 20, to jest równe kosinusowi 70. Dopełnienie kąta do 90 stopni. I teraz tak, jeżeli mamy kosinus alfa plus sinus beta przez kosinus alfa, to sinus beta równa się kosinus alfa. Czyli u góry mamy sinus alfa plus kosinus alfa przez kosinus alfa równa się, u góry mamy 2 kosinusy alfa przez kosinus alfa. Kosinus nam się skróci z kosinusem i zostaje 2. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfa równa się kosinus 47 stopni. Wtedy miara kąta alfa jest równa. W funkcjach trygonometrycznych
jest takie coś jak wzory redukcyjne, czyli sinus jakiegoś kąta równa się kosinus tego kosinus kąta uzupełnionego do 90 stopni. Czyli jak na przykład będzie sinus 20, to jest inaczej kosinus 70. Jak jest kosinus 30, to jest sinus 60 i tak dalej. Po prostu jest przeciwna funkcja, czyli sinusa się robi kosinus i z kosinusa sinus, dopełniona do 90 stopni. Jeżeli mamy kosinus 47, to się równa sinus dopełniony do 90 stopni, czyli brakuje 43, czyli alfa będzie równało się 43. Kąt alfa jest ostry i sinus jest równy 1 czwartą. Oblicz 3 plus tangens, 2 tangensy kwadrat alfa. Zadania, w których z jednej funkcji trzeba policzyć drugą funkcję, można zrobić na minimum dwa sposoby. Albo wykorzystując jedynkę trygonometryczną, z której sinusa, mając sinus liczymy kosinus, albo z kosinusa sinus i potem wzór na tangens. Albo wykorzystując podstawowe zależności z funkcji trygonometrycznych, wiedząc, że ile ma sinus, ile ma, czym jest kosinus i czym jest tangens. Zrobimy sobie to zadanie na dwie sposoby. Najpierw wzorem na jedynkę trygonometryczną. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Podstawiamy zamiast sinusa 1 czwartą, podnosimy do kwadratu, mamy obliczyć kosinusa, który zostawiamy w spokoju. 1 czwarta do kwadratu to jest 1 szesnasta plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Przenosimy jedynkę sobie tam. Mamy kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 1 szesnasta to jest 15 szesnastych. Pierwiastkujemy sobie to. Mamy, że kosinus, wartość bezwzględna oczywiście powstaje tutaj, i to jest pierwiastek z 15, to jest pierwiastek z 15 i pierwiastek z 16 to jest 4. Dlaczego pierwiastkujemy wartość bezwzględna? Bo kosinus w kącie rozwartym jest ujemny, a w kącie ostrym jest dodatni. U nas mamy kąt ostry, czyli kosinus alfa będzie nasz pierwiastek z 15 przez 4. I teraz wzorem na tangens obliczymy sobie wartość tangensa. Tangens to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Równa się. Sinusa mieliśmy 1 czwartą. 1 czwarta podzielona przez to, co wyszło, czyli przez sinus. Pierwiastek z 15 przez 4. Dzielenie ułamków to jest mnożenie pierwszego przez odwrotność drugiego, czyli 1 czwarta razy 4 przez pierwiastek z 15. Czwórki się skrócą, zostaje 1 przez pierwiastek z 15. Usuwamy pierwiastek z 15 z dołu. I w ten sposób mamy u góry pierwiastek z 15, na dole 15. To działanie sobie zostawimy na sam koniec, bo teraz przedstawimy sobie, jak to samo można tą drugą metodą zrobić, czyli wzorem na podstawowe zależności w trójkącie. Mamy trójkąt prostokątny, jakiś tam kąt ostry i naprzeciwko kąta ostrego zawsze jest A, druga przy prostokątnym będzie P, ukośny będzie C. W zadaniu mamy sinus. Sinus to jest A przez C, czyli wiemy, ile ma A, wiemy, ile ma C, nie wiemy, ile ma B. To sobie z Pitagorasa policzymy. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. A kwadrat, czyli mamy 1, plus B kwadrat równa się 4 kwadrat. Tutaj wyjdzie, że B kwadrat równa się 15. To B to jest pierwiastek z 15. Czyli tutaj mamy, że kosinus to jest B przez C, czyli to jest pierwiastek z 15 przez 4 i tangens to jest A przez B, czyli 1 przez pierwiastek z 15 i to jest pierwiastek z 15 przez 15. Dobrze, to teraz mamy sobie to policzyć. 3 plus 2 tangens kwadrat alfa równa się. Mamy tak, 3 plus 2 razy tangens kwadrat alfa. Tangens, weźmiemy pod uwagę sobie tutaj ten, co wyszedł, tak? Pierwiastek z 15 przez 15 do kwadratu. Równa się 3, dodać 2 razy. Pierwiastek z 15 do kwadratu to jest 15. A 15 do kwadratu to jest 225. Po skróceniu tego ułamka będziemy mieli 1 15. I w ten sposób mamy tak, 3 plus liczbę, która stoi przed ułamkiem, mnożymy z górą, a potem albo skracamy z dołu. Dwójka się z 15 nie skróci, ale się wymnoży z górą. Wtedy mamy plus 2, 15, czyli razem mamy 3 i 2, 15.
Liczba tangens 30 odjąć sinus 30 jest równa. Tangens 30, czytamy z tablic maturalnych. Tangens 30 to jest pierwiastek z 3 przez 3. Odjąć sinus 30. Sinus 30 to jest 1 druga. Żeby odjąć ułamki, musimy mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem dla 3 i 2 będzie 6. 6 odjąć 6. Należy pamiętać, że jak zwiększamy dół o ileś razy, to górę też. Tutaj zwiększyliśmy trójkę razy 2, to też musi być razy 2. 2 pierwiastki z 3. Jeżeli to się zwiększyło razy 3, to też razy 3. I wtedy mamy 2 pierwiastki z 3 minus 3 przez 6. Szukamy takiej odpowiedzi. Jest taka odpowiedź. W trójkącie prostokątnym ABC odcinek AB jest przeciwprostokątną i AB jest równe 13 oraz BC jest równe 12. Wówczas sinus kąta ABC jest równy. Pierw zaczniemy sobie od poprawnego narysowania rysunku. Rysunkiem będzie zwykły trójkąt prostokątny. I teraz bardzo ważne jest, odcinek AB jest przeciwprostokątny, czyli skoro nazywamy zawsze wierzchołki figur od lewego dolnego rogu przeciwnie druku wskazówek zegara, ale tutaj AB ma być przeciwprostokątną, to zaczniemy nazywanie od tego boku, tak, A, B, C. I w ten sposób mamy tak, AB jest równe 13, czyli tutaj mamy 13, BC jest równe 12 i chcą sinus kąta ABC, czyli tego A, B, C, tego kąta tutaj, tak, mamy tu. Sinus to jest z zależności sinus alfa to jest A przez C. A leży zawsze naprzeciwko kąta ostrego. B jest przy kącie ostrym. A C to jest przeciwprostokątne. Czyli trzeba policzyć A ze zwykłego Pitagorasa. A do kwadratu nie wiemy. 12 do kwadratu równa się 13 do kwadratu. A kwadrat plus 144 równa się 169. A kwadrat równa się 25. Pierwiastkujemy, mamy, że A jest równe 5, a sinus to jest A przez C, czyli skoro A wyszło 5, a C było 13, to sinus będzie 5 trzynastych. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 1. Wówczas zadanie tego typu na jeden punkt nie będą stanowić problemu, bo wystarczy spojrzeć do tablic maturalnych, znaleźć tangensa 1 i odczytać kąt. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa jest równy 7 trzynastych. Wtedy tangens alfa jest równy. W zadaniach, w których trzeba z jednej funkcji obliczyć drugą funkcję, można zrobić to na dwa sposoby. Albo wykorzystując zależność w trójkącie i potem sinus kosinus, albo wykorzystać wzór na jedynkę trygonometryczną i na jej podstawie obliczyć drugą funkcję, czyli sinusa kosinus, a potem wzór na tangens. Zrobimy sobie dwiema metodami. Najpierw wzorem na jedynkę trygonometryczną. Mamy tak, sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Sinus to jest 7 trzynastych do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 7 do kwadratu to jest 49, 13 do kwadratu 169, plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Jak przeniesiemy na drugą stronę, zmieniając znak, mamy kosinus kwadrat alfa równa się 120 przez 169. Pierwiastkujemy. Mamy kosinus alfa, pierwiastek, wartość bezwzględna oczywiście. Dlaczego wartość bezwzględna? Ponieważ może wyjść kosinus dodatni ujemny. Dodatni wyjdzie w kątach ostrych, rozwartych kosinus będzie ujemny. Dodatni w ostrych, ujemny w rozwartych. Dobrze, i teraz liczymy sobie kosinus mamy. To jest pierwiastek ze 120, bo mamy kąt ostry, czyli kosinus jest dodatni. A jak mamy kosinusa, liczymy tangensa ze wzoru sinus przez kosinus. Równa się. Sinus był 7/3 trzynastych podzielone na to. A jak dzielimy, to mnożymy przez odwrotność. Czyli mamy 7 trzynastych razy 13 przez pierwiastek ze 120 równa się, trzynastki nam się skrócą, 7 przez pierwiastek ze 120. Na razie zostawimy to.
sprawdzimy, czy wyjdzie taki tangens właśnie drugą metodą, czyli wykorzystując zależności na zwykły trójkąt prostokątny. Rysujemy sobie zwykły trójkąt prostokątny, zaznaczamy kąt ostry alfa. Naprzeciwko kąta ostrego alfa zawsze będzie a, druga przy prostokątna będzie b i ukośny będzie c. Wiedząc, że sinus to jest a przez c, mamy wartości a 7, c to jest 13, a b nie mamy. Czyli z Pitagorasa zwykłego liczymy sobie b. 7 kwadrat plus b kwadrat równa się 13 kwadrat. 49 plus b kwadrat równa się 169. B kwadrat równa się 120, i czyli B po spierwiastkowaniu będzie pierwiastek ze 120. I teraz z tego liczymy sobie tangensa. Tangens, mając takie założenia, to jest A przez B. Czyli tangens to jest A przez B, czyli 7 przez pierwiastek ze 120. A pierwiastek ze 120 można sobie wyłączyć czynnik. 120 na pół, 60 na pół, 30 na pół, 15 na 3, 5, 5 i 1. Bierzemy w jajeczko tyle tych samych liczb, ile wynosi sobie pierwiastek. Mamy tutaj 2 i wszystko pozostałe się pod pierwiastkiem wymnoży. Czyli będzie 2 pierwiastki z 13. 7 przez 2 pierwiastki z 30, przepraszam. Teraz szukamy, bo właśnie jak spojrzymy sobie tutaj nawet, to jest ta odpowiedź, która była przed wyłączeniem czynnika. W trójkącie prostokątnym dane są długości boków. Zobacz rysunek. Wtedy kosinus alfa równa się sinus alfa równa się. W trójkącie prostokątnym, gdy mamy zaznaczony kąt ostry, to naprzeciwko kąta ostrego alfa zawsze będzie bok długości a. Druga przy prostokątna będzie długości b, a trzecia przy prostokątna będzie c. Wiedząc, że sinus alfa to jest a przez c i kosinus alfa to jest b przez c, można podstawić sobie te rzeczy i sprawdzić, która rzecz, która dana będzie prawidłowa. A przez c, czyli tutaj by było 2 pierwiastki z 10 przez 11, taki by był sinus, ale sinus nie wyjdzie, nie. To teraz trzeba kosinus policzyć, czyli będzie 9 przez 11. 9 przez 11 mamy w podpunkcie a, koniec zadania. Kosinus alfa jest ostry i sinus alfa jest równy. Wartość wyrażenia kosinus kwadrat alfa odjąć 2 jest równa. Zadania, w których mamy z jednej funkcji obliczyć drugą funkcję, można zrobić na dwa sposoby. Albo wykorzystując zależności w trójkącie prostokątnym, albo wykorzystując wzór na jedynkę trygonometryczną. Zrobimy sobie to zadanie dwiema metodami. Najpierw wykorzystując sobie jedynkę trygonometryczną. Czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Sinusa mamy pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Pierwiastek się zniesie z potęgą, dając liczbę, która stoi u góry pod pierwiastkiem, a dwójka się spotęguje, dając nam czwóreczkę. Plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Przyniesiemy sobie 3 czwarte na drugą stronę, zmieniając znak, i powstaje nam kosinus kwadrat alfa równa się 1 czwarta. Spierwiastkujemy. Pamiętam, że jak pierwiastkujemy kosinus, powstaje wartość bezwzględna z tego. Czyli tutaj wyjdzie 1 druga. Dlaczego wartość bezwzględna? Dlatego, że jak pierwiastkujemy kwadrat, powstaje zawsze wartość bezwzględna, a kosinus może być dodatni lub ujemny. Ujemny jest w kątach rozwartych, ostry jest w kątach, dodatni jest w kątach ostrych. Kosinus alfa jest równa się 1 druga. I teraz sprawdzimy sobie drugą metodą, czy wyjdzie kosinus taki sam. Jeżeli wyjdzie taki sam, przystąpimy do tego działania, które jest tutaj. A druga metoda jest właśnie wykorzystująca zależności w trójkącie prostokątnym. I zależności podstawowe własności wiedzy, czym jest sinus, czym jest kosinus. Sinus to jest pierwiastek z 3 przez 2, czyli to jest a przez c. A kosinus to jest b przez c. Jeżeli mamy a i c, chcemy obliczyć b, robimy Pitagorasa zwykłego. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Zamiast a wstawiamy pierwiastek z 3 do kwadratu plus b do kwadratu równa się nasze 2 do kwadratu. Czyli mamy 3 plus b do kwadratu równa się 4. B do kwadratu to jest 1. Pierwiastkujemy i mamy b równa się 1. I teraz mając b, można policzyć sobie kosinusa. Wiedząc, że kosinus to jest b przez c,
Czyli to wyjdzie nam B1, a C wyszło nam 4. Wyszło to samo, wyszło, przepraszam, nie 4, tylko 2, tak. Tam było 2. Tak, wyszło to samo, wyszło to samo. I teraz możemy sobie zrobić to działanie, które mamy w zadaniu. Cosinus kwadrat alfa minus 2. Cosinus kwadrat alfa liczyliśmy, mieliśmy tu podane licząc jedynkę trygonometryczną, bo to będzie 1 czwarta minus 2, to jest minus 1,3 czwarte. Czyli to po zamianie to jest 1 razy 4. To jest 4 plus 3, 7 i z minusem z przodu mamy minus 7 czwartych. Odpowiedź. Cosinus alfa jest ostry i sinus jest równy pierwiastek z 3 przez 2. Oblicz wartość wyrażenia sinus kwadrat alfa minus 3 kosinusy kwadrat alfa. Jeżeli w zadaniu mamy obliczyć funkcję jedną z funkcji drugiej, można policzyć to na dwie sposoby. Albo wykorzystując jedynkę trygonometryczną, albo wykorzystując podstawowe zależności w trójkącie prostokątnym. Zrobimy to zadanie na dwie metody. Najpierw sobie zrobimy jedynkę trygonometryczną. Mamy tak. Sinus jest równy pierwiastek z 3 przez 2, a jedynka trygonometryczna to jest sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Zamiast sinusa podstawiamy pierwiastek z 3 przez 2, podnosimy do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Pierwiastek się spotęguje, zniesie, tak, potęgując, zostaje liczba, która stoi pod pierwiastkiem. Dwójka się spotęguje, dając czwóreczkę, plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 3 czwarte się przyniesie tam, zmieniając stronę, zmieniamy znak. Kosinus kwadrat alfa równa się 1 czwarta. Pierwiastkujemy, powstaje wartość bezwzględna z kosinus alfa równa się 1 druga. Dlaczego wartość bezwzględna powstaje? Dlatego, że ponieważ gdy kosinus może być dodatni lub ujemny. Dodatni jest w kątach ostrych, ujemny jest w kątach rozwartych. U nas mamy kąt ostry, czyli mamy kosinus a równa się 1 druga. I u nas są w zadaniu sinus kwadrat alfa plus odjąć 3 kosinus a kwadrat alfa. Ale na razie zostawimy to. Sprawdzimy, czy tą drugą metodę, wykorzystującą zależności na trójkąt, wyjdzie też taki sam kosinus. Mamy tak. Rysujemy sobie trójkąt. Zaznaczamy kąt ostry. Naprzeciwko kąta ostrego zawsze będzie A. Przy prostokątna druga będzie B. Ukośny będzie C. Wiemy, wiedząc, że sinus to jest A przez C, wiemy, ile ma A. Wiemy, ile ma C, ale nie wiemy, ile ma B. To policzymy sobie za zwykłego Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Pierwiastek z 3 do kwadratu plus B kwadrat równa się 2 do kwadratu. Pierwiastek się zniesie, dając liczbę stojącą pod pierwiastkiem. Tutaj wyjdzie 4. B kwadrat równa się 1. Spierwiastkowane B daje właśnie 1. Wiedząc, że B jest równe 1, można policzyć sobie kosinus alfa. Kosinus alfa to jest B przez C. B wyszło nam 1, C było nam 2. Wyszło to samo, wyszło to samo. No to teraz przystępujemy do policzenia tego, co mamy w zadaniu. Sinus kwadrat alfa minus 3 kosinusy kwadrat alfa równa się. Zamiast sinusa wstawiamy to, co mieliśmy w sinusie, czyli pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu. Potem mamy odjąć 3 razy kosinus kwadrat alfa, czyli razy 1 druga do kwadratu równa się. Tu się pierwiastek zniesie, dając trójkę, dwójka się spotęguje, dając czwórkę, odjąć 3 razy. Tutaj mamy 1 druga do kwadratu, 1 czwarta równa się 3 czwarte. Tutaj mamy mnożenie. Jak się mnoży, to mnożymy z górą, skracamy z dołem. 3 razy 1 to jest 3, przez 4 to wychodzi 0. Kąt alfa jest ostry i sinus jest równy 1 trzecia. Wartość wyrażenia 1 plus tangens alfa razy kosinus alfa jest równa. W zadaniach, w których mamy wyznaczyć wartość jednej funkcji, mając drugą funkcję, można zrobić na dwa sposoby. Albo wykorzystując jedynkę trygonometryczną, albo zależności w podstawowym trójkącie prostokątnym, wiedząc, czym jest sinus, czym jest kosinus, czym jest tangens. Zrobimy to zadanie na dwie metody. Najpierw sobie zrobimy jedynkę trygonometryczną, wyznaczymy sinus, a potem tangens wzorem na tangens. A potem tą drugą metodę sprawdzić, czy wyjdzie to samo. Jedynka trygonometryczna to jest sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Sinus to jest 1 trzecia. 1 trzecia podniesiona do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 1 trzecia do kwadratu to jest 1 dziewiąta plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 1 dziewiąte przenosimy na drugą stronę, zmieniamy znak. Mamy kosinus kwadrat alfa równa się 8 dziewiątych. Pierwiastkujemy sobie. Jak spierwiastkujemy kosinus kwadrat alfa, zostawiamy wartość bezwzględną z kosinusa alfy. To jest wartość bezwzględna
pierwiastek z 8 to są. To jest pierwiastek z 8, radzę tego nie zmieniać, tak. A pierwiastek z 9 to jest 3. I dlaczego wartość bezwzględna? Dlatego, że ponieważ kosinus może być dodatni przy kątach ostrych i kosinus jest ujemny przy kątach rozwartych. U nas kąt ostry jest, kąt jest ostry, czyli kosinus będzie dodatni. Pierwiastek z 8 przez 3. Dobrze, i teraz sprawdzimy sobie drugą metodą, czy wyjdzie też kosinus taki jak miał, taki jak ma wyjść. A druga metoda to jest metoda wykorzystująca podstawowe zależności w trójkącie prostokątnym. Tak. Czyli co? Rysujemy sobie trójkąt prostokątny, zaznaczamy kąt ostry alfa, naprzeciwko kąta ostrego alfa zawsze będzie długość boku A, przy prostokątnym druga będzie B, ukośny będzie C. Mamy sinus, wiemy, że sinus to jest A przez C, czyli mamy A równa się 1, C równa się 3, B nie mamy, to ze zwykłego Pitagorasa policzymy sobie B, 1 do kwadratu plus B do kwadratu równa się 3 do kwadratu, 1 plus B do kwadratu równa się 9, przenosimy jedynkę na drugą stronę, mamy B kwadrat równa się 8 i spierwiastkowane mamy B równa się pierwiastek z 8. I teraz możemy sobie policzyć kosinusa, kosinus to jest B przez C, czyli to jest pierwiastek z 8 przez 3. Wyszło to samo, wyszło to samo. Można przystąpić do robienia zadania. W zadaniu są jeszcze tangensa. Tangensa policzymy sobie z tego trójkąta. Tak? Tangens to jest inaczej A przez B, czyli 1 przez pierwiastek z 8, czyli tangens to jest A przez B, czyli tangens to jest 1 przez pierwiastek z 8. Wyszedł nam 1 przez pierwiastek z 8. A tą metodą wykorzystam sobie wzór na tangens. Tangens alfa równa się sinus przez kosinus równa się. Sinusa mieliśmy 1 trzecią. Dzieląc ułamki mnożymy przez odwrotność. 1 trzecia razy odwrotność tego kosinusa, czyli razy 3 przez pierwiastek z 8. Trójki się skracają, zostaje też 1 przez pierwiastek z 8. Wyjdzie to samo. No, przystępujemy do tego działania, które jest w zadaniu. Mamy tak, 1 plus tangens alfa razy kosinus alfa równa się 1 dodać. Tangens alfa wyszło nam 1 przez pierwiastek z 8 razy kosinus, czyli pierwiastek z 8 przez 3. Te pierwiastki z 8 się skrócą. Mamy 1 plus 1 trzecią równa się 1 cała 1 trzecia, a to się równa 4 trzecie. Odpowiedź A. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa jest równy pierwiastek z 3 przez 3. Wtedy wartość wyrażenia 2 kosinus kwadrat odjąć 1 jest równa. Jeżeli w zadaniu mamy znaleźć jedną funkcję z drugiej funkcji, można wykorzystać dwie metody. Albo zależności w trójkącie prostokątnym, wiedząc wtedy ile ma sinus, ile kosinus, albo wykorzystując jedynkę trygonometryczną i potem wykorzystując sobie zależności dalej. Obliczymy to zadanie dwiema metodami. Najpierw sobie zrobimy. W zadaniu z tą kosinus mamy sinus. Z jedynki trygonometrycznej najpierw policzymy sobie kosinusa. Sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Mamy sinusa, podstawiamy sobie sinusa. Pierwiastek z 3 przez 3 do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Pierwiastek się zniesie, dając trójeczkę. 3 do kwadratu to jest 9. Plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 3 dziewiąte się skraca, daje nam 1 trzecią plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Teraz to przenosimy sobie tutaj. Mamy, że kosinus kwadrat alfa równa się 2 trzecie. To zostawiamy, nie liczymy, bo w zadaniu chcą kosinus kwadrat alfa. Po co? Nie trzeba wtedy liczyć więcej. To teraz sobie spróbujemy zrobić tymi zależnościami. Tak, rysujemy sobie zwykły trójkąt. Sprawdzimy, czy wykorzystując ten trójkąt wyjdzie ten sam kosinus. Mamy tak, naprzeciwko kąta ostrego alfa jest zawsze A, druga przy prostokątne będzie B, ukośnie będzie C. W zadaniu mamy, że sinus jest równy pierwiastek z 3 przez 3. Sinus to jest inaczej A przez C, czyli tutaj mamy pierwiastek z 3, tutaj mamy 3, to trzeba jeszcze B policzyć. Tak, czyli mamy co? A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. A nasze pierwiastek z 3 do kwadratu plus B kwadrat równa się 3 do kwadratu. Tak, tu jest 3 plus B kwadrat równa się 9, 3 przenosimy tam, mamy B kwadrat równa się 6, pierwiastek z tego to będzie B równa się pierwiastek z 6. Teraz sprawdzimy, czy wyjdzie właśnie ten kosinus.
Cosinus alfa to jest b przez c. To jest tak, pierwiastek z 6 przez 3. A w zadaniu mamy cosinus kwadrata alfa policzyć. Czyli cosinus kwadrat alfa równa się pierwiastek z 6 przez 3 do kwadratu. Pierwiastek się zniesie dając 6, na dole powstanie 9 i to daje nam 2 trzecie. Wszystko się zgadza. To teraz można sobie zrobić, widząc, że wszystko się zgadza, to działanie, które chcą w zadaniu. W zadaniu są 2 kosinusy kwadrat alfa minus 1 równa się. Tak, kosinus 1 kwadrat alfa to jest 2, 2 trzecie, czyli mamy 2 razy 2 trzecie odjąć 1 równa się 4 trzecie odjąć 1, czyli 1 trzecia. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równe 2. Oblicz wartość wyrażenia. Znając wartość funkcji tangens i chcąc obliczyć pozostałe wartości funkcji, rysujemy sobie trójkąt prostokątny. Oznaczamy sobie, gdzie będzie a, gdzie będzie b, gdzie będzie c. Naprzeciwko kąta ostrego alfa zawsze jest a, druga przy prostokątna będzie b, ukośnie będzie c. Wiedząc, że tangens alfa to jest a przez b, i to jest równe 2, a 2 to jest inaczej 2 przez 1 i to będzie się równało a przez b, czyli 2 równa się a i 1 równa się b. B jest 1, a jest 2. To c liczymy sobie ze zwykłego Pitagorasa. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. A do kwadratu, czyli mamy 2 do kwadratu plus 1 do kwadratu równa się c kwadrat. Mamy 4 plus 1 równa się c kwadrat i mamy c kwadrat równa się 5. Pierwiastkujemy sobie, mamy c równa się pierwiastek z 5. Mając teraz wartość c, liczymy sobie wartość sinusa alfa, wiedząc, że sinus to jest a przez c, to jest 2 przez pierwiastek z 5. Zostawiamy to w tej formie. Dlaczego? Zaraz się dowiemy, robiąc, przyporządkowując to działanie. A cosinus to jest b przez c. B to jest 1 przez pierwiastek z 5. Dobra, i teraz mając obliczonego sinusa i cosinusa, podstawiamy sobie do tego działania. Mamy sinus alfa. Sinus alfa to jest o 2 pierwiastka z 5. Potem jest odjąć 1 przez pierwiastek z 5 przez 2 przez pierwiastek z 5 plus 1 przez pierwiastek z 5. To się równa. 2 odjąć 1 jest 1 przez pierwiastek z 5 przez 3 przez pierwiastek z 5. Dzielenie ułamków to jest mnożenie przez odwrotność. Czyli mamy pierwszy, czyli licznik, mnożyć przez odwrotność dołu. Pierwiastki się skrócą, zostanie 1 trzecia. Jeśli alfa jest kątem ostrym oraz tangens alfa jest równy 2 piąte, to wartość wyrażenia jest równa. Jeżeli mamy w zadaniu tangens i tangens wiemy, że to jest a przez b i to jest równe 2 piąte i mamy wykorzystać kosinus i sinus, a w sinusie i kosinusie się pojawia literka c, to wiedząc, że a jest równe 5, b jest równe a jest równe 2, b jest równe 5, to c liczymy jak z Pitagorasa. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Mamy tak, 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się c kwadrat. 4 plus 25 równa się c kwadrat. 29 równa się c kwadrat. Pierwiastkujemy, mamy wartość c, pierwiastek z 29. Czyli teraz liczymy sobie sinus. Sinus alfa to jest a przez c. Czyli u nas będzie to 2 przez pierwiastek z 29, a cosinus alfa to będzie b przez c, czyli 5 przez pierwiastek z 29. I teraz mając cosinus i sinus, można sobie policzyć wartości tego działania, które są w zadaniu. Mamy tak, 3 razy cosinus alfa, czyli razy 5 przez pierwiastek z 29, odjąć 2 razy 2 pierwiastki z 29 podzielone przez sinus alfa 2 przez pierwiastek z 29 odjąć 5 kosinusów 5 pierwiastków z 29 i to się równa. Tutaj mnożymy z górą 15 pierwiastków z 29 odjąć 2 razy 2 to jest 4 odjąć 4 pierwiastki z 29 przez 2 przez 2 pierwiastek z 29 odjąć 5 razy 5, 25 pierwiastek z 29 równa się. Tutaj mamy tak, 15 odjąć 4 to jest 11
przez pierwiastek z 29 przez 2 odjąć 25 jest minus 23. Pierwiastki z 29. Ułamki dzielimy, mnożąc pierwszy przez odwrotność drugiego. 11 przez pierwiastek z 29 razy minus pierwiastek z 29 przez 23. Pierwiastki się skrócą, zostaje minus 11/23. Kąt alfa jest ostry oraz cosinus alfa jest równy pierwiastek z 3 przez 3. Oblicz wartość wyrażenia. Sinus alfa przez cosinus alfa plus cosinus alfa przez 1 plus sinus alfa. Żeby zacząć to działanie, musimy przekształcić to działanie. Spróbuj przekształcić działanie. Sinus alfa przez cosinus alfa plus cosinus alfa przez 1 plus sinus alfa. Mamy zwykłe dodawanie ułamków. W dodawaniu ułamków musimy mieć wspólny mianownik. Aby mieć wspólny mianownik dla takich dziwnych rzeczy, wystarczy, jeżeli najpierw wymnożymy ze sobą mianowniki. Powstanie coś takiego jak. Powstaną dwa ułamki i tutaj powstaje ten mianownik razy ten mianownik. Pamiętamy, że to jest działanie, czyli jak działanie mamy w ułamku, bierzemy je w nawias. Czyli tutaj powstanie cosinus i 1 plus sinus alfa. I jeżeli mianownik z jednego ułamka mnożymy przez mianownik z drugiego ułamka, to licznik tego ułamka, przez który jest mnożony, mnożymy też przez to, co jest na dole. Mamy u góry sinus alfa razy 1 plus sinus alfa. Dodać. I tu będzie w drugą stronę, czyli ten mianownik razy ten mianownik i wtedy góra, czyli licznik razy mianownik. I otrzymam tutaj 1 plus sinus alfa razy cosinus alfa i u góry mamy cosinus alfa razy cosinus alfa, to jest inaczej cosinus kwadrat alfa, równa się. Teraz co tu się dzieje? Tutaj mamy zwykłe łapki. Sinus alfa razy 1 to jest sinus alfa. Sinus alfa. Sinus alfa razy sinus alfa to jest sinus kwadrat alfa. I na dole mamy cosinus alfa razy nawias. 1 plus sinus alfa. Tutaj będzie 1 plus sinus alfa razy cosinus alfa, czyli wspólny mianownik, bo mnożenie jest przymienne. A u góry mamy cosinus kwadrat alfa. Jeżeli mamy wspólny mianownik, można zapisać to działanie na jednej kresce ułamkowej. Na dole będzie cosinus alfa razy 1 plus sinus alfa. I u góry mamy, połączymy sobie to wszystko. Mamy sinus alfa plus sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa. W zależności w trójkącie prostokątnym i wykorzystując zależność jedynki trygonometrycznej, widzimy, że sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa to jest 1. Tutaj mamy sinus alfa plus cosinus alfa. Czyli stąd wyjdzie 1. I teraz tak. Zobaczmy, co nam wyszło. U góry mamy sinus alfa plus to jedynka, która wyszła z tej jedynki trygonometrycznej, przez cosinus alfa razy sinus alfa plus 1, bo dodawanie też jest przymienne. Teraz zauważmy, że u góry i na dole jest to samo. Jak jest to samo, to to się nam skróci. W tym miejscu skrócenia zostaje 1. Otrzymaliśmy 1 przez cosinus alfa i to się równa. Cosinus alfa, czyli mamy tutaj pierwiastek z 3 przez 3, czyli 1 podzielić przez pierwiastek z 3 przez 3. Dzielenie ułamków to jest mnożenie pierwszego przez odwrotność drugiego, czyli 1 razy odwrotność drugiego ułamka, pierwiastek z 3, to jest 3 przez pierwiastek z 3, usuwamy niewymierność, mnożąc przez pierwiastek z 3, górę i dół, u góry mamy 3 pierwiastki z 3, na dole 3 trójeczki się skrócą i zostaje pierwiastek z 3. Kąt alfa jest ostry i spełniona jest równość. Trzy tangensy alfa są równe 2. Wtedy wartość wyrażenia sinus alfa plus cosinus alfa jest równa. Jeżeli w zadaniu mamy funkcję tangens w tej formie, usuniemy trójeczkę, która stoi przy tym tangensie, dzieląc przez tą trójeczkę. I mamy, że tangens alfa to jest 2/3. Znając podstawowe zależności w trójkącie dotyczących funkcji trygonometrycznych, czyli takich funkcji jak zależności kątów w trójkącie prostokątnym, widzimy, że tangens to jest a przez b. Czyli to jest a przez b. W zadaniu chcą sinusa i kosinusa. Jeżeli mając a i b, chcemy sinusa i kosinusa, a widzimy, że w sinusie i kosinusie mamy c,
to po prostu to robimy twierdzenie Pitagorasa. Widzimy tutaj, że a jest równe 2, a 3 jest równe b. Czyli mamy tak, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. A to jest dwójka, czyli mamy 2 do kwadratu, b to jest trójka, czyli 3 do kwadratu równa się nasze c do kwadratu. 2 do kwadratu jest 4, plus 3 do kwadratu jest 9, równa się c kwadrat. Tutaj mamy 4 plus 9 jest 13, równa się c kwadrat. Pierwiastkujemy i mamy, że c jest równa się pierwiastek z 13. I teraz, mając ten, wiemy ile jest c, można stworzyć sinusa i kosinusa. Sinus alfa to jest a przez c, czyli nasze 2 przez pierwiastek z 13, a kosinus alfa to jest b przez c, czyli nasze 3 przez pierwiastek z 13. Teraz w zadaniu chcą sinus alfa plus kosinus alfa. No to trzeba to dodać. 2 przez pierwiastek z 13 plus 3 przez pierwiastek z 13. Mianownik jest taki sam, to góra się doda. 2 plus 3 jest 5 przez pierwiastek z 13. Usuwamy niewymierność, czyli pierwiastek z dołu, mnożąc przez ten pierwiastek, licznik i mianownik. Mamy w ten sposób na dole. Pierwiastek z 13 razy pierwiastek z 13 równa się pierwiastek z 13 do kwadratu. Kwadrat nam stosi pierwiastek. I wychodzi liczba, która stoi pod pierwiastkiem. A u góry mamy zwykłą 5 pierwiastków z 13. Czyli odpowiedź C. W zadaniu mamy tangens kąta alfa zaznaczonego na rysunku jest równe. Mamy taki dziwny rysunek. W kartach wzorów maturalnych mamy też taki rysunek bardzo podobny. I tu jest zależność. Jeżeli mamy punkt w układzie współrzędnych i kąt, który jest wyznaczony między osią OX a tym naszym R, czyli promieniem wodzącym, jest równy, jak chcemy tangens policzyć, to jest Y przez X. Y przez X to są inaczej współrzędne punktów. Odczytujemy współrzędne tego punktu P. Najpierw czytamy oś Y. Mam minus 4. Potem oś Y. Najpierw x, potem y, przepraszam. Najpierw y, mamy minus 4, potem 5. Czyli mamy tutaj x, a tutaj y. Czyli mamy x równa się minus 4, y równa się 5. Wykorzystując wzór na tangens z tablic maturalnych, mamy y przez x jest równe 5 przez minus 4. Inaczej minusa wywalamy przed nawias, przed ułamek. Mamy minus 5 czwartych. Jeśli kąt alfa jest pomiędzy 0 stopni a 90 stopni, czyli jest to kąt ostry, oraz tangens alfa jest równy 2 sinusów z alfa, to kosinus jest równy. To zadanie wykorzystamy, wykorzystując podstawowe zależności w funkcjach trigonometrycznych. Z jedyneczki trigonometrycznej niestety tu nie skorzystamy, bo tu nie chcą z sinusa obliczyć kosinus, tylko z tangensa. Mamy tangens równa się sinus alfa przez kosinus alfa. Tangens alfa równa się sinus alfa przez kosinus alfa. I to jest u nas równe dwóm sinusom alfa. Jeżeli teraz zapiszemy sobie to działanie jeszcze raz. Sinus alfa przez kosinus alfa i to jest równe dwóm sinusom alfa, pozbędziemy się najpierw mianownika, mnożąc przez mianownik, czyli przez u nas kosinus alfa. Ten kosinus alfa tu się skróci, ale tu się wymnoży ta liczba przez kosinus alfa. I mamy tak, że sinus alfa jest równy dwóm sinusom alfa razy kosinus alfa. Chcemy obliczyć wartość kosinusa. Przeszkadza nam sinus. Czyli dzielimy przez te 2 sinus alfa. I wtedy tutaj mamy sinus alfa przez 2 sinus alfa równa się kosinus alfa. Tutaj sinusy nam się skrócą i w miejscu, w którym skracamy coś, co było całością w danym miejscu, zostaje 1. Tutaj 1 druga równa się kosinus alfa. Sprawdzamy, czy jest taka odpowiedź. Oczywiście, że jest. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa jest równy 2/5. Wówczas kosinus alfa jest równy. Zadania, w których z jednej funkcji chcemy policzyć drugą, można policzyć na dwa sposoby. Albo wykorzystując zależność jedynki trigonometrycznej, albo zależności zwykłego trójkąta prostokątnego i funkcji sinus kosinus tangens. Pierw sobie wyznaczymy sobie tego kosinusa funkcją jedynki trigonometrycznej. Mamy sinus alfa do kwadratu plus kosinus alfa do kwadratu jest równe 1. W zadaniu mamy sinusa, no to podstawiamy zamiast sinusa 2/5 do kwadratu i jest równe kosinus alfa, kwadrat alfa, tak, przepraszam, tam jest dodać, nie, równa się, tutaj mamy się równa się. I teraz mamy tak, 2/5 do kwadratu to są 4/25,
plus cosinus kwadrat alfa jest równe 1. Ułamek przeniesiemy sobie tutaj. Mamy tak, cosinus kwadrat alfa jest równe 1 odjąć 4 dwudzieste piąte, to są 21 dwudziestych piątych. Pierwiastkujemy sobie to teraz i otrzymujemy wartość bezwzględną z cosinusa alfa. Dlaczego wartość bezwzględną? Dlatego, że ponieważ cosinus alfa w kątach ostrych jest dodatni, a cosinus alfa w kątach rozwartych jest ujemny. Mamy kąt ostry, czyli tutaj otrzymamy pierwiastek z 21 przez 5, czyli mamy do czynienia z cosinusem alfa pierwiastek z 21 przez 5. Mamy taką odpowiedź? Jest. Ale teraz zrobimy sobie kosinusa, wykorzystując tą drugą zależność. Czyli rysujemy sobie trójkąt prostokątny, zaznaczamy kąt alfa, naprzeciwko kąta alfa będzie A, przy kącie alfa będzie B, ukośny będzie C. Mamy sinus, a sinus to, jak już wiemy, to jest A przez C. Czyli tutaj mamy 2, C to jest 5, a B nie wiemy, czyli trzeba to B policzyć. A kwadrat plus B kwadrat, czyli zwykły Pitagoras, równa się C kwadrat. A równa się 2 do kwadratu plus B, które trzeba policzyć, i C to jest 5 do kwadratu. Mamy 4 plus B do kwadratu równa się 25, czwóreczkę przenosimy na prawą stronę, zmieniamy znak, mamy b kwadrat równa się 21, pierwiastkujemy, mamy b jest równe pierwiastek z 21, a kosinus alfa to jest inaczej b przez c. B przez c to ile to wyjdzie? Nasze b, które wyszło mi pierwiastek z 21, a c było piątką. Wyszło to samo co jedynką trygonometryczną, czyli odpowiedź ta. Wartość wyrażenia sinus 120 odjąć kosinus 30 jest równa. Jeżeli w zadaniu mamy policzyć wartość funkcji, która jest kąta, który jest większy niż 90 stopni i mniejszy niż 180 stopni, wykorzystujemy tak zwane wzory redukcyjne. Żeby obliczyć sinus 120, to korzystamy z działania na sinusach. Mamy sinus 120 i jest on równy sinusowi 180 odjąć tyle, ile jest dopełnienie do 180. Czyli nasz sinus 120 jest równy sinusowi 180 odjąć dopełnienie do 180. Czyli mamy 120, a tu jest 180, brakuje nam 60. I to będzie równało się właśnie sinusowi 60 stopni. Na dole mamy kosinus 30. Z tablic maturalnych odczytujemy sobie, ile ma sinus 60. Sinus 60 ma pierwiastek z 3 przez 2, a kosinus 30 ma pierwiastek z 3 przez 2. Tak samo. Czyli jeżeli jedno od drugiego odejmiemy, pierwiastek z 3 przez 2 odjąć pierwiastek z 3 przez 2, to się nam wyzeruje, bo kosinus alfa jest równało się sinusowi beta, czyli kątowi funkcji. Jak mamy kosinus, to jest sinus dopełniony do 90 stopni. Czyli jeżeli mamy kosinus 30 stopni, to jest inaczej sinus dopełniony do 90 stopni, czyli sinus 60. A jeżeli mamy sinus 60, który wyszedł z tych sinusów 120, odjąć sinus 60, który wyszedł z kosinusa 30, to wyjdzie nam właśnie 0. Wyrażenie 3 sinusy sześcienne z alfy razy kosinus alfa plus 3 sinus alfa razy kosinus sześcienny z alfa może być przekształcony do postaci. Jak zauważymy, mając działanie 3 sinus kwadrat alfa kosinus alfa plus 3 sinus alfa kosinus sześcienny z alfa jest równe. Spójrzmy, że tutaj się powtarza trójeczka, powtarza się sinus. Oczywiście tu jest trójeczka, przepraszam bardzo, tak. Powtarza się sinus tutaj i kosinus tutaj. Tylko że powtarzają się sinus i kosinus bez kwadratów. Czyli to, co się powtarza, można wziąć przed nawias. Powtarza się tak. Sinus alfa i kosinus alfa. Jeżeli to sobie wyrzucimy przed nawias, to tutaj mieliśmy tak. Mieliśmy 3, wyrzuciliśmy 3. Był sinus do trzeciej, to w nawiasie zostanie sinus alfa do kwadratu. Bo był sinus 3, był sinus do trzeciej, to zostanie sinus do drugiej, bo jedno wyrzuciliśmy. To teraz tutaj, kosinus też wyrzuciliśmy, to nic nie zostało w tym miejscu. I teraz tutaj, dodać. Było sobie 3, wyrzuciliśmy 3, nic nie zostało. Był sinus, wyrzuciliśmy sinus, nic nie zostało. Był kosinus 3, wyrzuciliśmy kosinus 1, czyli zostało nam kosinus
kwadrat alfa. Tutaj mamy jedynkę trygonometryczną, czyli wartość 1. 3 razy 1 to jest 1, to jest 3. I zostało nam 3 sinus alfa cosinus alfa. Czyli odpowiedź B. Kąt alfa jest najmniejszym z kątów trójkąta prostokątnego o bokach długości 2, pierwiastek z 3 i 1. Mamy alfę i w zadaniu mamy wiedzieć, że alfa jest najmniejszym z kątów. Ta alfa, czyli najmniejszy kąt, będzie leżał naprzeciwko najmniejszego kąta. Czyli ten bok, który jest tutaj, będzie bokiem najmniejszym. Najmniejszą liczbą z tych liczb to jest 1. I teraz tutaj jest pułapka w tym zadaniu. Bo najdłuższą liczbą nie będzie pierwiastek z 3, bo pierwiastek z 3 to jest 1,7 ileś. Czyli największą będzie dwójeczka, a średnią będzie pierwiastek z 3. I teraz w zadaniu chcą kosinusa. Kosinus alfa to jest inaczej b przez c. Gdzie jest b w tym trójkącie? Naprzeciwko alfy jest zawsze a. Bok leżący przy alfie jest b, a przeciwprostokątem będzie c. Czyli u nas to b przez c będzie równało się pierwiastek z 3 przez 2. Odpowiedź a. Dla każdego kąta alfa spełniającego warunek, że alfa jest pomiędzy 0 a 90 stopni, czyli inaczej mówiąc kątem ostrym, wyrażenie jest równe. W zadaniu mamy takie wyrażenie. 2 sinus alfa razy cosinus alfa przez 1 plus cosinus kwadrat alfa minus sinus kwadrat alfa. I to mamy obliczyć. Jak można zauważyć, tutaj mamy takie coś tam związane z jedynką trygonometryczną, to jest tam blisko, ale tutaj nie wykorzystujemy tej zależności do końca. Czyli nie wykorzystamy wprost jedynki trygonometrycznej, czyli tylko jej zmienioną formę. Odwrócimy sobie tego kosinusa i sinusa miejscami. Mamy tak, u góry się nie zmieni, a na dole mamy tak, 1 minus sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się. Tak, u góry jeszcze jest potęga przy kosinusie. I teraz tak, tutaj mamy coś takiego jak dziwną rzecz. 1 odjąć sinus kwadrat alfa. Napiszemy sobie wzór w jedynki trygonometrycznej. Wspominaliśmy, że wprost jej nie użyjemy, tylko jej zmienioną formę. Jedynka trygonometryczna to jest sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Co się stanie, jak sinusa przeniesiemy na tą stronę? Powstanie nam kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus sinus kwadrat alfa. Czyli ten kosinus kwadrat alfa jest równy właśnie 1 odjąć sinus kwadrat alfa. Tutaj mamy 1 minus sinus kwadrat alfa, czyli zamiast tego można wstawić na dole sinus kosinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa, a u góry mamy 2 sinus kosinus kwadrat alfa. I tutaj jak można zauważyć, u góry mamy 2 sinus alfa kosinus kwadrat alfa przez, na dole powstają 2 kosinusy kwadrat alfa, dwójki się skrócą, kosinusy kwadrat się skrócą i zostaje nam sinus alfa. W trójkącie prostokątnym o długościach przyprostokątnych 2 i 5 kosinus większego z kątów ostrych jest równy. Kosinus w trójkącie prostokątnym to jest inaczej b przez c. Narysujmy sobie tą sytuację. Mamy jakiś tam trójkąt, mamy kąt ostry, naprzeciwko kąta ostrego zawsze będzie a, przyprostokątna leżąca przy kącie ostrym to będzie b, a przeciwprostokątna będzie c. W zadaniu mamy, że przyprostokątne mają 2 i 5. Mamy tak, tutaj mamy 2, a tutaj mamy 5. I teraz tak, w trójkącie kosinus większego z kątów ostrych. Jak mamy zależności w kątów w stosunku do boków, wiemy, że najmniejszy kąt leży naprzeciwko najmniejszego boku, średni przez średni bok, a największy kąt naprzeciwko największego boku. Czyli tutaj nie będziemy liczyć kosinusa alfy, bo leży naprzeciwko najmniejszego boku, czyli to jest kąt najmniejszy, ale sobie weźmiemy ten kąt, kąt beta. Ale zależność obliczając funkcję będzie taka sama, czyli tutaj mamy beta i z niej trzeba obliczyć kosinusa, czyli kosinus to będzie bok leżący przy kącie
przez przeciwprostokąta, czyli tutaj nasze będzie B dla tego kąta, czyli jak tutaj by było alfa, to tutaj by było B, tutaj by było A, ale jak narysowaliśmy już oznaczenia z tym kątem, to zostawimy w spokoju. I teraz tak, mamy A równa się 2, B jest równe 5 i C nie wiemy ile jest, czyli znak zapytania. Można to C policzyć z Pitagorasa, A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Czyli mamy tak, 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się C kwadrat. Może ja ten trójkąt narysuję już z poprawnym oznaczeniem. Tak, czyli wykorzystujący tutaj ten kąt, czyli ten kąt najmniejszy, średni, tak, przepraszam, bo najmniejszy tutaj był, tak, średni. I tutaj by było 5, tutaj 2 i tutaj C. I z oznaczeniem takich kątów naprzeciwko kąta alfy jest tutaj A, tutaj mamy B i tutaj mamy C, które liczymy teraz. I teraz jest poprawnie. Tutaj mamy zaznaczony średni kąt, tutaj najmniejszy. I teraz mamy tak, 4 plus 25 jest równe c kwadrat. Mamy 29 równa się c kwadrat, pierwiastkujemy. Mamy c równa się pierwiastek z 29, a kosinus tego kąta, tego, tą alfę bierzemy pod uwagę. Nie tą. Tutaj była alfa najmniejsza, a tutaj będzie alfa kąt średni. Czyli to jest b przez c. Wykorzystujemy, pamiętamy ten trójkąt. B przez c to jest to b, czyli nasze dwójka, przez c, które policzyliśmy tutaj. Czyli to będzie 2 przez pierwiastek z 29. Czyli to jest odpowiedź c. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 2/3. Wtedy sinus alfa jest równy. Tangens alfa mamy w zadaniu, że to jest 2/3. Wykorzystując podstawowe zależności w trójkącie prostokątnym, wiemy, że tangens alfa to jest inaczej a przez b. Mamy podać sinusa. Jak mamy podać sinusa, to wiemy, że sinus to jest a przez c. Czyli skoro mamy a jest równe 2, b jest równe 3, to trzeba jakoś c policzyć. Mamy a równa się 2, b równa się 3 i c nie wiemy ile jest. Policzymy to sobie ze zwykłego Pitagorasa. A kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Mamy 2 do kwadratu plus 3 do kwadratu równa się c kwadrat. Teraz tu policzymy, mamy 4 plus 9 równa się c kwadrat. Tu jest 13, jeszcze nie pierwiastkujemy. Teraz dopiero będziemy pierwiastkować. Pierwiastek z 13 to jest nasze c. Sinus to alfa równa się a przez c. Czyli a było naszą dwójeczką, a c wyszło nam pierwiastek z 13. Nie ma takiej odpowiedzi, bo trzeba tutaj usunąć niewymierność, czyli mnożymy górę i dół przez dolny pierwiastek. I wtedy mamy na dole, pierwiastki nam się znoszą, zostaje liczba, która stała pod pierwiastkiem, a u góry mamy dwa pierwiastki z 13. Przez 13, odpowiedź c. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa plus kosinus alfa podniesione do kwadratu jest równe 3/3. Oblicz wartość sinus alfa razy kosinus alfa. W zadaniu mamy takie działanie. Sinus alfa plus kosinus alfa podnieść to do kwadratu i to ma nam wyjść 3/2. Jak widzimy, tu jest dodawanie do kwadratu. Jak mamy dodawanie do kwadratu, mamy wzór skróconego mnożenia. Pierw podnosimy sinusa do kwadratu, mamy sinus kwadrat alfa. Potem zostawiamy troszkę miejsca, zawsze dodajemy za tym miejscem plus, potem drugi czynnik do kwadratu, mamy kosinus kwadrat alfa, jest to równe 3/2 i teraz zajmujemy się środkiem. W środku będziemy mieli pomnożoną wartość pierwszego z drugim, czyli mamy sinus razy kosinus, to jest sinus razy kosinus i jeszcze raz 2, to mamy 2 sinus kosinus. Jak zauważymy, tutaj mamy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa, to nam da po połączeniu jedynkę trygonometryczną, czyli to będzie 1 plus te 2 sinus kosinus równa się 3/2. Teraz jedyneczkę sobie przeniesiemy na prawą stronę, zmienimy sobie znak. Mamy 2 sinus kosinus równa się 3/2 odjąć 1, to jest 1/2. Pomnożymy sobie razy 2, czyli usuniemy ten mianownik. Mamy tak, 4 sinus kosinus równa się 1. Podzielimy przez to, co stoi przy naszym sinus kosinus. Mamy, że sinus kosinus równa się 1/4. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa jest równy 4/5. Wtedy wartość wyrażenia sinus alfa odjąć kosinus alfa jest równa. Jeżeli mamy z jednej funkcji obliczyć drugą funkcję, czyli w tym przypadku sinusa kosinus, można to zrobić na dwie metody. Albo wykorzystując jedynkę trygonometryczną, albo podstawowe zależności w trójkącie prostokątnym. I wtedy, jak będziemy mieli wszystkie boki, obliczyć ile ma sinus, kosinus
i ewentualnie tangens, jeżeli jest. Wpierw spróbujemy obliczyć tego kosinusa jedynką trygonometryczną. Czyli mamy tak, sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa to jest 1. Mamy sinusa, czyli podstawiamy zamiast sinusa 4 piąte do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Potęgujemy ułamek. 4 piąte do kwadratu to jest 16 25 plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Przenosimy sobie ułamek, zmieniając znak na drugą stronę. Mamy kosinus kwadrat alfa równa się 1 odjąć 16 25, to jest 9 25. Pierwiastkujemy to teraz, żeby się pozbyć kwadratu przy kosinusie. Powstaje wartość bezwzględna z kosinusa. Jest równa pierwiastek z 9 to jest 3, pierwiastek z 25 to jest 5. Tak. Dlaczego to jest wartość bezwzględna? Dlatego, że ponieważ kosinus w kącie ostrym jest dodatni, w kącie rozwartym jest ujemny. A ta wartość bezwzględna mówi nam właśnie, że wyjdzie wynik na plusie i na minusie. Mamy w zadaniu, że kąt jest ostry, czyli nasz kosinus alfa jest równy 3 piąte. Teraz sprawdźmy, czy wykorzystując tą drugą metodę, czyli metodę na zależności w trójkącie, wyjdzie to samo, co ma wyjść. Mamy tak, rysujemy sobie zwykły trójkąt prostokątny, zaznaczamy kąt ostry, naprzeciwko kąta ostrego jest długość boku A, druga przyprostokątna będzie B, czyli to, co leży przy kącie, a skośnie, czyli przeciwprostokątna będzie C. I teraz wiemy, że sinus alfa to są 4 piąte, a to jest inaczej A przez C. Czyli wiemy, że A to ma 4, C ma 5 i trzeba obliczyć B. A B policzymy z Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. A to jest 4, czyli 4 kwadrat plus B kwadrat, który nie mamy, równa się 5 do kwadratu. 4 do kwadratu to jest 16, plus B kwadrat równa się 25. 16 sobie przenosimy na drugą stronę, zmieniamy znak. B kwadrat równa się 9. Pierwiastkujemy i mamy B jest równe 3. Teraz liczymy sobie kosinusa. Kosinus alfa to jest B przez C, czyli to jest B. Wyszło nam 3. I C wyszło nam, było nam piątku. Wyszło to samo, co za pomocą jedynki trygonometrycznej. I teraz możemy sobie zrobić sinus alfa, odjąć kosinus alfa. Sinus alfa minus kosinus alfa równa się. Sinus alfa mieliśmy w zadaniu, to było 4 piąte. I wyszło nam z kosinusa alfy 3 piąte. Mamy ten sam mianownik, czyli górę można odjąć. 4 minus 3 jest 1 piąta. Odpowiedź A. Wartość wyrażenia. Tangens 60 plus tangens 45 podniesione do kwadratu odjąć sinus 60 jest równe. Do tego zadania będą potrzebne nam wartości funkcji trygonometrycznych, które mamy w kartach maturalnych. Mamy tak, tangens 60. Tangens 60 to jest pierwiastek z 3. Mamy nawias, pierwiastek z 3. Potem mamy plus tangens 45. Tangens 45 to jest 1, czyli mamy plus 1. I to podnieść do kwadratu i jeszcze odjąć sinus 60. Sinus 60 to jest pierwiastek z 3 przez 2. Czyli odjąć pierwiastek z 3 przez 2. Równa się. Tutaj mamy działanie. Jak mamy dodawanie, podnieść do kwadratu, mamy wzór skróconego mnożenia. Czyli tak, pierwszy element do kwadratu. Pierwiastek z 3 podniesiony do kwadratu nam da 3, bo pierwiastek się znosi z potęgą, gdy jest ten sam stopień co potęga. I zostanie liczba, która stoi pod pierwiastkiem. Potem mamy znaczek plus, zostawić troszkę miejsca, zapisać plus, potem drugi czynnik do kwadratu z nawiasu, czyli 1 do kwadratu to jest 1 i teraz zajmujemy się środkiem. W środku mamy pomnożony pierwszy element razy drugi i jeszcze razy 2. Pierwiastek z 3 razy 1 to jest pierwiastek z 3 razy 2, 2 pierwiastki z 3. I teraz o nich sobie jeszcze, żebyśmy to odjęli od tego pierwiastek z 3 przez 2 równa się. I teraz tak, tutaj mamy 3 plus 1 to jest 4, potem mamy plus 2 pierwiastki z 3 i jeszcze odjąć pierwiastek z 3 przez 2. Mamy takie coś dziwnego? Nie ma takiego czegoś dziwnego. Dlatego teraz trzeba tak zmienić działanie, żeby można było to ze sobą albo sumować, albo coś zrobić. Teraz w jaki sposób to sobie zrobimy? Zostawimy sobie czwóreczkę w spokoju. Teraz to spróbujemy dodać albo odjąć z tym ułamkiem. Żeby to zrobić, musimy mieć wspólny mianownik. Plus i tutaj mamy tak. Dwa pierwiastki z trzech, tu jest w domyśle przez jeden. Żeby uzyskać wspólny mianownik, musimy mieć ten sam mianownik. Czyli co?
jeżeli tu jest 1, tu jest 2, to wspólny będzie 2, czyli na dole będzie 2 tutaj. Jeżeli mnożymy dół razy 2, to górę też razy 2. Mamy 4 pierwiastki z 3, odjąć pierwiastek z 3 przez 2 równa się. Tutaj mamy wspólny dół, to góra nam się odejmie. Mamy tak 4, dodać i u góry mamy 4, odjąć 4 pierwiastki z 3, odjąć pierwiastek z 3, to są 3 pierwiastki z 3 przez 2. A taka odpowiedź jest w punkcie D. Jeżeli m jest równe sinus 50, to w funkcjach trygonometrycznych istnieje coś takiego jak wzory redukcyjne. Jeżeli mamy kąty ostre, czyli od 0 do 90 stopni, to zachodzi taka zależność, że sinus alfa równa się kosinus beta. Ta beta jest dopełnieniem tego kąta alfy do 90 stopni. Czyli przykładowo, jeżeli będziemy mieli sinus 20, to będzie kosinus dopełniony do 90 stopni, czyli będzie kosinus 70. Jeżeli będziemy mieli kosinus 15, to będzie sinus dopełniony do 90 stopni, czyli 75 i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy w zadaniu sinus 50, to jest równa kosinus dopełniony do 90 stopni, czyli kosinus 40. Na rysunku przedstawiona jest prosta K przechodząca przez punkt A i przez początek układu współrzędnych oraz zaznaczony jest kąt alfa. Jest nachylenie tej prostej do osi OX. Zatem tangens alfa jest równy. W zadaniu mamy do czynienia z funkcją trygonometryczną określoną na układzie współrzędnych. Jeżeli się spojrzymy na kartę wzorów maturalnych, mamy praktycznie podobny rysunek, co mamy w zadaniu. W zadaniu musimy mieć odczytać współrzędne punktu jakiegoś. Mamy ten punkt, który mamy w zadaniu. On jest równy 2 minus 3. Tutaj pierwsza współrzędna to jest x, a druga to będzie y. Oni chcą w zadaniu tangensa, a wzór na tangens to jest y przez x, czyli współrzędna y-owa, czyli u nas będzie minus 3, podzielona przez współrzędna x-owa, czyli będzie minus, damy sobie z przodu, mamy minus 3 drugie, czyli w zadaniu mamy odpowiedź B. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 12 piątych. Wówczas sinus alfa jest równy. Jeżeli w zadaniu będzie podany tangens i będzie trzeba policzyć pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych, proponuję skorzystać z takiego schematu jak narysować sobie trójkąt prostokątny, zaznaczyć kąt ostry, naprzeciwko kąta ostrego będzie zawsze bok A, przy prostokątna będzie bokiem B, leżąca przy kącie ostrym, a przeciw prostokątna będzie C. Wiedząc, że tangens alfa ma u nas 12 piątych i tangens alfa z podstawowych zależności funkcji trygonometrycznych jest równy A przez B, a sinus to jest A przez C, musimy znaleźć jakoś C. Wiemy, że A będzie 12, B będzie 5, czyli A ma 12, B jest równe 5 i C nie mamy, ale trzeba znaleźć. Jak to zrobimy? Zwykłym twierdzeniem Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. A do kwadratu mamy 12 kwadrat plus B do kwadratu 5 do kwadratu równa się C kwadrat. Mamy 144 plus 25 równa się C kwadrat. Wychodzi 169 równa się C kwadrat. Pierwiastkujemy i mamy C jest równe 13. W zadaniu chcą sinusa. A sinus to jest A przez C. A mieliśmy równe się 12, a C nam wyszło, czyli to będzie 12 13. Kąt alfa jest ostry i spełniona jest równość sinus plus kosinus jest równe pierwiastek z 7 przez 2. Oblicz wartość sinus, odjąć kosinus do kwadratu. W zadaniu mamy, że sinus plus kosinus jest równe pierwiastek z 7 przez 2. Tu mamy działanie, trzeba te działanie wziąć w nawias. I teraz chcemy się pozbyć tego pierwiastka. Tego pierwiastka się pozbędziemy obustronnie potęgując. Jeżeli mamy działanie w nawiasie, do kwadratu podnieść, powstaje działanie w nawiasie poniesione do kwadratu. Tu się spotęguje osobno góra, osobno dół. Pierwiastek z 7 do kwadratu to jest 7, bo pierwiastek się znosi z potęgą, a potęga z 2 to jest 4. I teraz tutaj, jak się spojrzymy, mamy wzór skróconego mnożenia, czyli pierwszy czynnik do kwadratu, sinus kwadrat alfa, potem plus spisana przerwa, potem za tą przerwą mamy drugi czynnik do kwadratu, czyli kosinus kwadrat alfa i w środku mamy pierwszy czynnik razy drugi czynnik razy jeszcze 2. Czyli mamy 2 sinus kosinus, oczywiście te alfę dopisujemy, równa się 7 czwartych. Tutaj mamy, jeżeli to połączymy sobie z tym, mamy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Znając podstawowe zależności z funkcji trygonometrycznych, wiemy, że to działanie to jest inaczej
nasza jedyneczka trygonometryczna. Czyli tutaj mamy inaczej, 1 plus 2 sinus cosinus jest równe 7 czwartych. Przeniesiemy sobie jedyneczkę sobie tutaj. Jak przenosimy, zmieniamy znak na przeciwny. Mamy tak, że 2 sinus cosinus są równe 7 czwartych odjąć 1, czyli to jest 7 czwartych minus 4 czwarte, czyli nasze 3 czwarte. To zostawiamy w spokoju. Dlaczego? Dlatego, że ponieważ trzeba będzie to użyć w drugim działaniu. Teraz mamy tak, sinus alfa minus cosinus alfa jest równe, oczywiście nie wiemy ile, bo trzeba to podnieść do kwadratu. I teraz tutaj, po kolei, tu jest wzór skróconego mnożenia do użycia, czyli mamy tak, sinus kwadrat alfa, bo pierwszy czynnik podnosimy do kwadratu. Spisujemy znak z nawiasu, zostawiamy troszkę przerwy. Potem dodajemy znak plus, drugi czynnik do kwadratu, czyli cosinus kwadrat alfa i to jest równe. Tutaj jeszcze została nam przerwa, w tej przerwie będzie pierwszy czynnik razy drugi i jeszcze razy dwa. 2 sinus cosinus. Tutaj mamy obliczoną wartość, ile to jest 2 sinus cosinus, to jest 3 czwarte. Tutaj, jeżeli to połączymy sobie z ostatnim czynnikiem, otrzymamy sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa, to jest inaczej jedynka trygonometryczna. Czyli mamy, że 1 minus 2 sinus cosinus to jest równe 1 odjąć, i tutaj mamy wcześniej obliczone 2 sinus cosinus, czyli 3 czwarte, a 1 odjąć 3 czwarte to jest 1 czwarta. Kąt alfa jest ostry i spełniona jest równość, że sinus alfa jest równy 2 pierwiastki z 6 przez 7. Stąd wynika, że cosinus jest równy. Jeżeli w zadaniu chcemy z jednej funkcji obliczyć drugą funkcję, czyli tak jak w tym przypadku sinus a cosinus, możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo wykorzystując zależności w trójkącie prostokątnym, albo za pomocą jedyneczki trygonometrycznej. Spróbujemy to zadanie zrobić na dwie metody. Raz tak i raz tak. Sprawdzimy, czy wyjdzie to samo. Zaczniemy od jedynki trygonometrycznej. Czyli mamy tak. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Zamiast sinusa wstawimy sobie wartość tego sinusa. 2 pierwiastki z 6 przez 7 do kwadratu plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Mamy teraz spotęgować ułamek. Ułamek potęgujemy osobno u góry, osobno dół. Zajmiemy się najpierw dołem. 7 do kwadratu jest 49. I teraz u góry mamy 2 pierwiastki z 6 spotęgować. Takie coś potęgujemy. Osobno licząc, potęgujemy liczbę. 2 do kwadratu to jest 4. Osobno pierwiastek. Pierwiastek się spotęgał, jeśli się zostanie liczba, która stoi pod pierwiastkiem. Mamy 6, a 4 razy 6 to jest 24. Plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Teraz ten ułamek przenosimy na prawą stronę, zmieniamy znak. Mamy cosinus kwadrat alfa równa się 1 odjąć 24,49, to jest 25,49. Pierwiastkujemy, powstaje wartość bezwzględna z cosinusa alfa, jest równa. Osobno pierwiastek z góry, osobno pierwiastek z dołu, czyli 5 siódmych. Dlaczego tu jest wartość bezwzględna? Dlatego, że ponieważ cosinus alfa w kątach ostrych jest dodatni, a w kątach rozwartych jest ujemny. U nas wyjdzie kąt dodatni. Ostry, czyli cosinus będzie dodatni, czyli to będzie 5 siódmych. Mamy cosinusa policzonego, czyli 5 siódmych. Sprawdźmy, czy tą drugą metodą, czyli wykorzystując zależności w trójkącie prostokątnym, wyjdzie to samo. Czyli żeby wykorzystać te zależności, narysujemy sobie jakiś trójkąt, zaznaczymy kąt ostry. Naprzeciwko kąta ostrego jest zawsze bok A, przy prostokątna druga to jest B, a ukośnie, czyli przeciw prostokątna będzie C. W zadaniu mamy, że sinus alfa jest równe 2 pierwiastki z 6 przez 7, czyli to jest inaczej A przez C. Czyli wiemy, ile ma A, bo to będzie A pierwiastek z 6. Wiemy, ile ma C, ale nie wiemy, ile ma B. To B policzymy sobie zwykłym twierdzeniem Pitagorasa. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Podstawiając teraz zależności odpowiednie zamiast A 2 pierwiastki z 6 do kwadratu, potem B do kwadratu, które trzeba policzyć i zamiast C wstawimy 7 do kwadratu, otrzymamy. Jeżeli chcemy spotęgować 2 pierwiastki z 6, osobno potęgujemy dwójkę, to będzie 4. Pierwiastek z 6 osobno, to pierwiastek się zniesie z potęgą, zostanie liczba, która stoi pod pierwiastkiem, będzie 6 razy 4, 24, 6 razy 2, tak, 6 razy 4, 24, plus B kwadrat równa się 49. Przenosimy sobie liczbę na drugą stronę, zmieniamy znak. Mamy B kwadrat równa się 49 odjąć 24, to jest 25. Pierwiastkujemy sobie, mamy B równa się 5. I w ten sposób możemy sobie cosinus wyznaczyć, wiedząc, że cosinus to jest B przez C. B nam wyszło, to jest 5, a C nam wyszło, to jest 7. Wyszło to samo, możemy ze spokojem ducha zaznaczyć odpowiedź B. Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych alfa i beta. Wyrażenie 2 cosinus alfa odjąć sinus beta jest równe. W kartach maturalnych jest taka pewna zależność, że sinus alfa równa się cosinus beta, a sinus beta równa się cosinus alfa. Wystarczy tą regułkę tutaj zastosować
i będziemy mieli rozwiązanie łatwe, w łatwy sposób działania, bez żadnej kombinacji. Wiemy, że cosinus alfa odjąć sinus beta, to mamy policzyć. Sinus beta to jest inaczej cosinus alfa. Czyli powstaje nam 2 cosinus alfa, odjąć cosinus alfa, zostaje nam 1 cosinus alfa. Odpowiedź B. Kąt alfa jest ostry i spełnia warunek. 2 sinusy alfa plus 3 kosinusy alfa podzielony przez kosinus alfa daje 4. Oblicz tangens kąta alfa. Spróbujmy to zrobić jak normalne działanie, tak żeby doprowadzić to do jak najprostszej postaci. 2 sinus alfa plus 3 kosinus alfa podzielone przez kosinus alfa to jest 4. Pomnożymy raz mianownik, czyli razy kosinus alfa. Zostanie nam licznik. 2 sinus alfa plus 3 kosinus alfa równa się 4 kosinusy alfa. I teraz tak, jeżeli kosinusy sobie przeniesiemy na prawą stronę, tu zostaną 2 sinusy alfa równa się 4 kosinusy. Odjąć 3 kosinusy to jest 1 kosinus. Teraz tak, jeżeli podzielimy teraz obustronnie przez kosinus, otrzymamy coś takiego jak 2 sinus alfa przez kosinus alfa jest równy 1. I teraz co się stało? Tu stoi dwójeczka. Tą dwójkę można wywalić przed ułamek. I w ten sposób mamy 2 razy sinus alfa przez kosinus alfa jest równy 1. Dzielimy to sobie na 2, żeby usunąć tą dwójkę. Jeżeli dzielimy obustronnie przez mnożenie, to działanie, przez które dzielimy, wpływa tylko na jeden element z tego mnożenia. Ta dwójka się skróci z tą dwójką, zostaje sinus przez kosinus, a tutaj jedynka się dzieli przez dwójkę, czyli zostanie jedna druga. I w ten sposób, wiedząc, że tangens to jest właśnie sinus przez kosinus, obliczyliśmy wartość tangensa kąta alfa. Czy prostokątna AC trójkąta prostokątnego ABC ma długość 6, a wysokość CD dzieli go na dwa takie trójkąty ADC, czyli w tym przypadku tutaj taki, tutaj będzie ADC i CDB, że pole trójkąta ADC jest 4 razy większe od pola trójkąta CBD? Dobrze, jeżeli mamy w zadaniu, że jakieś pole jest ileś razy większe od drugiego pola, jest coś takiego jak stosunek pól. Czyli tak, pole trójkąta ADC, czyli tego większego tutaj, jest 4 razy większy od pola CDB. Jeżeli mamy tak, stosunek pól, czyli pole przez pole, mamy coś takiego jak kwadrat skali podobieństwa. Jeżeli sobie tutaj to działanie, które tu powstało, spierwiastkujemy, otrzymamy coś takiego jak skalę podobieństwa, czyli stosunek długości boków. K kwadrat to jest stosunek pól, a K bez potęgi, czyli skala podobieństwa, jest to stosunek odpowiednich boków w figurze. W dwóch figurach podobnych, przepraszam. I ta skala zawsze jest dodatnia. I teraz tak. Teraz ważną rzeczą jest w tym zadaniu przypisać kąty. Uzupełniamy kąty, dając alfę i betę w naszym trójkącie ABC, tym dużym. Teraz tak, spójrzmy, że ten trójkąt z tym trójkątem i ma jeden kąt wspólny. A w zadaniu wiemy, że jest jeden od drugiego 4 razy większy. Czyli jeżeli jest jeden 4 razy większy od drugiego, one są podobne, czyli mają te same kąty. Jeżeli mamy alfę, tu jest kąt prosty, to tutaj będzie beta. I ta alfa będzie też równa tutaj. O dziwo, jest tak w tym trójkącie. I teraz tak. Ten trójkąt malutki trzeba przekształcić jakoś, żeby powstało coś takiego jak twierdzenie Thalesa. Czyli takie dwa kąty, trójkąty wyłożone w jeden trójkąt. Dobrze, może ja to zilustruję, jak to ma być, tak. Czyli musimy betę odwrócić tam, gdzie jest beta, a alfa równa tam, gdzie jest alfa. Czyli co? Ten trójkąt musimy po prostu tak odwrócić i położyć. Czyli tak, beta będzie z tej strony tutaj, tu. Ta beta przejdzie tu. I tu tak, tu jest nowy wierzchołek B. Alfa, wierzchołek przy alfie, czyli C, będzie tutaj. A to, co było przy wierzchołku w kącie prostym, będzie dalej przy kącie prostym. Czyli szukamy między B nowym i C nowym, bo ten bok jest tym bokiem w tym trójkącie przed przesunięciem. Rozumiemy?
Wiem, że to trudne, ale tak to działa. I teraz tak, jeżeli weźmiemy sobie, tak jak to było, ten duży trójkąt przez ten trójkąt, to wyszło nam k kwadrat, jeżeli spierwiastkowaliśmy, otrzymaliśmy stosunek boków odpowiednich. I teraz tak, jeżeli weźmiemy bok w tym naszym dużym trójkącie, podzielimy przez to, co jest szukane, tutaj ma nam wyjść 2. Jeżeli tu pomnożymy razy 2, ja razy x, przepraszam, bo liczymy tylko x, a on jest w mianowniku, trzeba najpierw się pozbyć mianownika, mnożąc przez niego, otrzymamy, że 6 równa się 2x, i dzielimy przez 2, otrzymamy, że x jest równy 3. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfa jest równy 2 pierwiastki z 5 przez 5. Wtedy w zadaniu, gdy chcą kosinusa, mając sinusa, czyli gdy chcą jedną funkcję, mając drugą funkcję, najłatwiej będzie narysować sobie trójkąt prostokątny, zaznaczyć na nim kąt alfa, naprzeciwko kąta alfa sobie bok przy prostokątnym jako A oznaczyć, drugą przy prostokątnym jako B, a przeciw prostokątnym jako C. Podobny rysunek jest w kartach maturalnych. Teraz tak, wiemy, że sinus u nas to jest 2 pierwiastki z 5 przez 5, a sinus to jest inaczej A przez C, czyli mamy wartość A jest równą 2 pierwiastki z 5, a C jest równe 5. W zadaniu chcą kosinusa. Jeżeli chcą kosinusa, to chcą takie coś jak B przez C. A B nie znamy, bo B to będzie nasza liczba, którą trzeba będzie wyliczyć. A ją wyliczymy właśnie za pomocą twierdzenia Pitagorasa. No to co? Twierdzenie Pitagorasa to jest A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat, a do kwadratu, czyli mamy A jest równe 2 pierwiastki z 5, to do kwadratu, jak podniesiemy i dodamy do tego B kwadrat, otrzymamy C kwadrat, czyli nasze 5 do kwadratu. 2 do kwadratu to jest 4, pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5, 5 razy 4 to jest 20, tu otrzymaliśmy 20 plus b kwadrat jest równe 5 razy 5, czyli 25. Wystarczy teraz 20 przerzucić na prawą stronę, zmienić znak i otrzymamy, że b kwadrat równa się 25, odjąć 20 to jest 5, pierwiastkujemy sobie teraz i teraz bardzo ważne, jeżeli pierwiastkujemy kwadrat, otrzymamy dwa wyniki, na plusie i na minusie, ale że tu liczymy długość boku, bierzemy zawsze długość boku na plusie, no bo nie ma boków na minusie, czyli w tym przypadku będzie jedna odpowiedź, że B będzie równało się pierwiastek z 5. I teraz oni chcą kosinusa alfa, czyli chcą B przez C, tak? Czyli to, co tu wyszło, przez C, które mieliśmy na rysunku. Czyli oni chcą B przez C, czyli pierwiastek z 5 przez 5. I to jest odpowiedź.